Mamy takie zadanie. Liczby 210 podziel na 7 składników tak, aby tworzyły one malejący ciąg arytmetyczny i największy z nich był 3 razy większy od najmniejszego składnika. Ok. Czyli po pierwsze szukamy ciągu arytmetycznego. Mamy pierwszy wyraz i tych wyrazów ma być 7. I one sumują się do 210, czyli A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7 ma dać 210. AN to jest ciąg arytmetyczny. Jak to jest ciąg arytmetyczny, to wzór ogólny na nty wyraz ciągu to jest A1 plus N minus 1 razy R. Co wiemy o tym ciągu? Wiemy o tym, że jest malejący, czyli R mniejszy od zera. Dodatkowo wiemy, że skoro jest malejący, to który jest największy? No w takim razie A1 jest największy, a A7 jest najmniejszy. Czyli oprócz tego pierwszego równania, które mamy, że ich suma to jest 210, to jeszcze mamy informację, że największy jest 3 razy większy od najmniejszego. Czyli największy, czyli ten A1, jest 3 razy większy od najmniejszego, czyli od A7. I teraz te dwa równania zepniemy sobie w jeden układ równań. Czyli po pierwsze wiemy, że suma od A1, A2 plus A3 plus A4 aż do A7 jest równa 210, a po drugie wiemy, że A1 to jest 3 razy A7 i AN jest arytmetyczny. No to teraz tak, A1 to zostawiamy A1, A2 to będzie A1 plus ze wzoru ogólnego 2 minus 1 razy R, czyli A2 to będzie po prostu A1 plus R. A3 to będzie A1 plus 2R. Tutaj korzystamy cały czas z tego wzoru na ogólny wyraz ciągu. Czyli na przykład A4, czyli za N wstawiam czwórkę, to tutaj też wstawiam czwórkę, czyli A4 to będzie A1 plus 4 minus 1, czyli 3R. A5 to będzie i tak dalej. A1 plus 4R, A6, A1 plus 5R i A7, A1 plus 6R. To jak możemy to pierwsze równanie zapisać? 7 razy wystąpiło A1, czyli będzie 7A1 plus... No i teraz ile było R? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6R. I to jest 210. Drugie równanie tak samo. A1 to jest 3 razy, a A7 to jest A1 plus 7 odjąć 1, czyli plus 6R. I klamerka. No to lepiej sobie jakoś to spróbujemy zapisać. 7A1 plus... Tu mamy 10, 18, 21 R równa się 210. Od razu podzielę to przez 7, czyli A1 plus 3R równa się 30. A tutaj A1 równa się 3A1 plus 18 R. I możemy przerzucić tu na drugą stronę, czyli pierwsze równanie przepiszę. A w drugim będzie minus 2a1 równa się 18r. Podzielę przez minus 2. Czyli a1 plus 3r ma wyjść 30. A tutaj jak podzieliłam przez minus 2, wychodzi, że a1 to jest minus 9r. Podstawiam do pierwszego równania. Minus 9r plus 3r równa się 30. Czyli minus 6r równa się 30. Podzielę przez minus 6. Czyli R jest równe minus 5. To A1 to jest minus 9 razy minus 5, to jest 45. I teraz pytanie, co tam mieliśmy policzyć? Mieliśmy, znaleźć te 7 składników, czyli tak. A1 to jest 45, A2, czyli odejmuję 5, 40, A3, 35, A4, 30, A5, 25, A6, 20, i A7, 15. No i zróbcie sobie sprawdzenie, czy jak to wszystko dodamy, to wyjdzie 210.